Była godzina 10. Rozpoczniemy sesję otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piotrowice. Komisja przetargowa została powołana zarządzeniem nr 6 wójta gminy Dygowo z dnia 8 marca 2013 roku w składzie. Inga Miśko, przewodniczący komisji, Andrzej Mazur, członek komisji i Elżbieta Retyk, sekretarz komisji. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania w budżecie 2 208 550 zł. Do terminu i godziny wyznaczonej na składanie ofert wpłynęło 9 ofert, które będziemy właśnie otwierać. Proszę bardzo. Oferta numer 1. Oferta numer 1. Przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-drogowych Krężel spółka z o.o. ulica Kasztanowa 1, 76251 Kobylnica. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1 600 567 zł 29 groszy. Warunki gwarancji i wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 60 miesięcy. Warunki płatności to jest płatność jednorazowa po wykonaniu zamówienia w terminie 30 dni. Oferta numer 2. Proszę bardzo. Termin jeszcze. Oferta numer 2. Przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych PRIN Jacek Zatka, ulica Leśna 20 78 132 Grzybowo. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1 359 186 złotych 41 groszy w terminie do dnia 30 września. Okres gwarancji wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 60 miesięcy. Warunki płatności jednorazowo 30 dni po złożeniu faktury. Kolejna oferta, oferta numer 3. Oferta numer 3. Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze Tebra G. Kowalczyk, spółka jawna, ulica Jantarowa 46 75 256 Koszalin. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1 537 500 zł w terminie do dnia 30 września 2013 roku. Okres gwarancji wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest 60 miesięcy i warunki płatności jednorazowo w terminie 30 dni. Oferta numer 4. Oferta numer 4. Poldruk Białogard SA, ulica Szosa Połuczyńska 57 78200 Białogard. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę 1 104 345 zł 87 groszy w terminie do dnia 30 września. Warunki gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności to jest jednorazowo 30 dni po
w wykonaniu. Kolejna oferta numer 5. Oferta numer 5, Skanska S.A., ulica Generała Józefa Zajączka 9, 01 518, Warszawa. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1 508 315 zł 25 groszy. W terminie do dnia 30 września 2013 roku. Warunki gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności jednorazowo w terminie 30 dni. Oferta numer 6. Oferta numer 6, usługowy zakład ogólnobudowlany, Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek, spółka cywilna, ulica Szkolna 27, 78 132 Grzybowo. Oferują wykonanie zamówienia za cenę 1 533 749 zł 26 groszy. W terminie do dnia 30 września 2013 roku. Warunki gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności jednorazowo w terminie 30 dni. Oferta numer 7. Oferta numer 7. Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, Redlino 50, 78 200 Białogard. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę 1 733 386 zł 85 groszy. W terminie do dnia 30 września 2013 roku. Warunki gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności 30 dni jednorazowo. Oferta numer 8. Oferta numer 8. Strabag, spółka z o.o., ulica Parzniewska 10, 05 500 Pruszków. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 1 467 181 zł 42 grosze w terminie do dnia 30 września 2013 roku. Warunki gwarancji 60 miesięcy, warunki płatności jednorazowo w terminie 30 dni. I ostatnia oferta numer 9. Oferta numer 9, PPHU Mateksim, Heidner i Wspólnicy, spółka jawna, ulica Królowej Jadwigi 4, 78 200 Białogard. Oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 2 093 097 zł 56 groszy. W terminie do dnia 30 września 2013 roku, warunki gwarancji 60 miesięcy i warunki płatności 30 dni jednorazowo. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie i za udział w otwarciu. Do widzenia.